podjęliście ten ogromny trud pielgrzymowania. Na pewno wiele ważnych intencji nosicie w swoim sercu i pragną tutaj na tych kalwaryjskich dróżkach zostawić je dobremu Bogu przez ręce Matki Najświętszej, która nosi wspaniały tytuł uzdrowienia chorych na duszy i na ciele. Na ten trud pielgrzymi z tym zapewnieniem Bożym, abyśmy wyruszali z odwagą, abyśmy szli z radością i z pieśnią na ustach, abyśmy szli z modlitwą w naszym sercu, z miłością w naszym sercu, abyśmy szli z intencjami w naszych myślach. Jakub Wejcher był szlachcicem i żołnierzem, został ranny pod Smoleńskiem i tam, mając ogromną cześć do świętego Franciszka z Asyżu, spełnił taki ślub, że jeśli wyzdrowieje, wróci na swoje posiadłości, wybuduje kościół, klasztor i kalwarię. Tak się też stało. To było w połowie XVII wieku i mniej więcej niespełna 20 lat później już zaczęły przychodzić pierwsze pielgrzymki. Najstarszą jest pielgrzymka z Gdańska Oliwy, która pielgrzymuje już 354 raz. Kiedy przybywają pielgrzymi tutaj do sanktuarium, na wielu obliczach można spotkać łzy radości i szczęścia, że dotarli, że tutaj są, że te wszystkie swoje sprawy mogą powierzyć dobremu Bogu. Może niech idzie, kto ma czas i ochotę, niech idzie. Na tej pielgrzymce każdy sobie jest życzliwy. Tak, każdy, jeśli ktoś ma jakieś kłopoty, każdy jeden drugiemu pomoże, każdy słowem wesprze. Nie jest to moja jedyna pielgrzymka, w której uczestniczę, ale to jest taka wyjątkowa, jest naprawdę ta atmosfera i to wszystko dograne jest na ostatniej dopięte na ostatni guzik. Thank you.
pielgrzymowanie do naszego sanktuarium jest żywe od wielu, wielu lat i zauważa się taką sinusoidę. Ci, którzy przychodzą, coraz bardziej przychodzą świadomie. Wiedzą po co, przychodzą z darami. To nie jest pielgrzymowanie dla pielgrzymowania, z jakiejś ciekawości, ale by rzeczywiście powierzyć swoje życie dobremu Bogu, podziękować za wszystkie dary, które otrzymują każdego dnia, a jednocześnie prosić o błogosławieństwo, moc, o to, by w swoim życiu zawsze dokonywać mądrych, właściwych wyborów. Ja nigdy nie liczyłem, od kiedy zacząłem, ale no tak od 11 roku życia, to pewnie jak ja mam 28, no to trochę tego jest. Nie mogę policzyć, nie da się zliczyć. Po raz kolejny. 30 któraś. Na pewno. Zawsze jest gdzieś tam taka intencja w głębi serca, nie? Którą gdzieś tam mam zachowane tylko dla siebie, więc jak najbardziej. Mam studia w tym roku i chciałabym dobrze zdać egzaminy, więc to jest taka moja główna intencja. Masa intencji, dziękczynnych, błagalnych i proszących. Zawsze mam jakieś sprawy rodzinne. Zawsze coś się znajdzie, żeby coś ofiarować Bogu, o coś prosić. I za coś też podziękować. Czy dla nas taka forma też odpoczynku wspólnego, tak, bo wiadomo, że to takie czasy. Człowiek goni, tak, i tak dalej. Mało czasu dla siebie, tutaj można porozmawiać, się wyciszyć. Tak. Także taki dla nas i urlop duchowy, odskocznia troszeczkę, tak, od tej pracy, od tego biegu. Jest to czas, w którym też można pobyć ze sobą, pomodlić się, także jak najbardziej warto. Pielgrzymka jest zawsze dla nas takim obrazem naszej drogi do Pana Boga i obrazy, które niesiemy, przypominają nam, że w tej drodze nie jesteśmy sami, tylko idą też święci. Wierzymy w świętych obcowanie, czyli że święci nam towarzyszą. Pusty na Kalwarii Wejherowskiej gromadzą setki pielgrzymów. Na każdy z nich przybywają wierni z różnych stron Kaszub. Dla samorządu powiatu wejherowskiego szczególne znaczenie mają dwa odpusty, to jest Wniebowstąpienia Pańskiego i Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 2016 roku Matka Boża Wejherowska jest patronką powiatu wejherowskiego, dlatego też tą uroczystością patronalną jest odpust Wniebowstąpienia Pańskiego. Natomiast odpust Podwyższenia Krzyża Świętego odbywa się na początku września i gromadzi się cała społeczność szkolna. Przychodzą uczniowie, rodzice, dzieci, nauczyciele i wszyscy związani z procesem szkolno-wychowawczym. Mieliśmy wyjątkowych gości podczas przeżywania tych uroczystości odpustowych. Pielgrzymem do kaszubskiej Jerozolimy był Jan Paweł II, jeszcze jako kapłan. Dwukrotnie tutaj przybywał już dzisiaj błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, był przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, ale zazwyczaj tym uroczystością przewodniczą biskupi gdańscy, metropolita czy biskupi pomocniczy.
podczas tych dwóch dużych odpustów mamy obchody kalwaryjskie w takiej formie bardzo rozbudowanej. Począwszy od kościoła klasztornego, idziemy na Kalwarię. Są modlitewne sceny przy Ogrodzie Oliwnym, przy Annaszu, Kajfaszu. Następnie przechodzimy do Piłata i aż do 14 stacji. To nabożeństwo jest bardzo rozbudowane i czasowo trwa prawie 4 godziny. Cieszymy się, że wielu, chyba coraz więcej osób z tego nabożeństwa korzysta. Jest też wielu młodych ludzi, a także i dzieci. Pątnicy pielgrzymi przychodzą z całymi rodzinami. Jakub Wejcher, budując Kalwarię Wejcherowską, dopełnił z taką wielką subtelnością uwagi, by odległości między poszczególnymi stacjami były bardzo podobne do tych, które są w samej Jerozolimie. Pielgrzymowanie do wielkich sanktuariów wiązało się też z wielkimi kosztami. Stąd też wiele osób uboższych, mając tutaj Kalwarię na Kaszubach, mogło sobie pozwolić na pielgrzymowanie. I stąd też nie było to pielgrzymowanie na wzgórza Wejcherowskie nie było związane z jakąś pandemią, wielką tragedią, ale bardziej ze związaniem, zyskaniem odpustów zupełnie tutaj w tym miejscu, by rzeczywiście zostały darowane kary za grzechy popełnione w sakramentalnej spowiedzi świętej już odpuszczone. Mieliśmy 14 lat, to się zebraliśmy i tak po kolei różne wielkości obrazów nosiliśmy, aż w końcu dotarliśmy tutaj do największego, do obrazu Feretronu Męki Pańskiej. No i teraz dla nas to jest taka jakaś mini tradycja może, że się po prostu zbieramy na te odpusty w tym kościele, jesteśmy lektorami, więc też tak naprawdę od małego jakoś się tu wychowaliśmy. W Kalwarii Wejcherowskiej podczas odpustów spotykamy się z unikalnym kaszubskim zwyczajem, czyli kłanianiem się feretronów, świętych obrazów. Pielgrzymi, przybywając na każdą uroczystość odpustową, przynoszą ze sobą sztandary, chorągwie i feretrony, które podczas powitań i pożegnań kłaniają się. Przenośne i obustronne obrazy, czyli feretrony, noszone są przez 4 osoby. Kobiety, mężczyzn, dziewczęta, chłopców, które ubrane są w strój galowy lub regionalny. Osoby te potocznie nazywamy jako obraźnicy, obraźniczki, czyli osoby, które kłaniają się feretronem. Feretrony kłaniają się do przodu, do tyłu, w bok, robiąc znak krzyża. Jest to zajęcie bardzo wymagające, wymaga wielkiego wysiłku, doświadczenia i wielu ćwiczeń. Sama przez kilka lat nosiłam taki feretron. Był to feretron świętej Anny z kościoła ojców Franciszkanów, parafii świętej Anny. Feretron bardzo ciężki i kłanianie się takim feretronem naprawdę wymaga wielkiej techniki, opanowania i siły. Ale też jest też ogromną satysfakcją, że właśnie tym głębokim pokłonem możemy oddać hołd, wyznaczając znak krzyża.
Parytrony robiły te pokłony nie tylko przybywając do naszego sanktuarium, ale także kiedy poszczególne pielgrzymki spotykały się na trasie pielgrzymowania. Można powiedzieć, że było to jak gdyby takie pozdrowienie chrześcijańskie. Osoby, które wierzą, witały się tym znakiem. Niektóre z tych pielgrzymek są bardzo długie, to są dziesiątki kilometrów. Stąd też podczas pielgrzymowania te pokłony również są oddawane przy kościołach parafialnych, przy znaczniejszych miejscach kultu. Osoby, które noszą feretrony, w różnoraki sposób są rekrutowani. W Gdańsku, Oliwie, jest taka grupa mężczyzn, która z pokolenia na pokolenie jest przekazywane noszenie feretronów. W innych parafiach wygląda to w różnoraki sposób. Czasem poprosi się kogoś znajomego, czasem kogoś z krewnych, ale czasem ktoś słabo wierzący przypadkowo znalazł się do niesienia feretronu i ten moment niesienia przez wiele godzin wpłynął na to, że odnalazł na nowo swoją wiarę i to wiarę bardzo głęboką. Jako małą dziewczynkę mama zaprowadziła mnie kiedyś do sióstr Szarytek. Miałam wtedy 6 lat i przydzielono mnie do noszenia wstążeczki przy feretronie, bo kiedyś nosiły dziewczęta feretron, a obok szły małe dziewczynki, które nosiły jeszcze wstążki. Także praktycznie od początku bardzo byłam związana z tym kaszubskim zwyczajem. Później, gdy byłam starsza, nosiłam sztandar, a już mając 15 lat, nosiłam feretron świętej Anny. I ten feretron nosiłam do wieku 22 lat, do momentu wyjścia za mąż. Że udało nam się tutaj dojść. Mamy nadzieję, że szczęśliwie wrócimy w ładnej pogodzie. Ja chodzę co roku. Jeżeli jest, jeżeli nam nic nie popsuje oczywiście, nie wiadomo, nie? Przez pandemię nie mogliśmy być, ale jak najbardziej. Tutaj mamy maluchów, także musimy tradycję dalej przekazywać.